wejdźmy tutaj w jakieś ciekawe tipy dla naszych widzów. Powiedz, jak sobie radziłeś z przejściem? Trzy książki, które byś polecił naszym widzom. Oj, dużo tego było. A jaka jest kwestia rodziny? Jaka jest kwestia dzieci? Czy w tym wszystkim, w tym całym zgiełku jesteś w stanie znaleźć czas dla dzieci? Czy w... A czy używacie jakichś ciekawych aplikacji, które mogą na przykład pomagać ludziom przy budowaniu biznesów? Czemu o tym wspominam? Bo część osób, w szczególności, które są starszej daty, nie używają żadnych systemów, żadnych procesów i niestety te firmy im się troszeczkę rozjeżdżają. Dużo traci się niepotrzebnego czasu na zarządzanie ludźmi. Ci ludzie też do końca nie wiedzą, co mają zrobić, gdy jest jakaś tam zaistniała sytuacja. I ta produktywność tych firm po prostu jest dużo niższa, niż by mogła być w rzeczywistości. Czy ty na dzień dzisiejszy używasz rzeczy, które właśnie wspierają was w zarządzaniu zespołami? Mhm. Absolutnie tak. Może nie do stricte zarządzania zespołami, ale bardziej projektami i zadaniami, którymi się zajmujemy. W naszej firmie absolutnie nie dałoby się bez software'u, bo wracamy masą towaru, mamy tysiące takich itemów, part numberów różnych, które składamy jako fabryka, więc musimy korzystać, oczywiście od początku korzystamy z systemów typu ERP, gdzie mamy całą jakby część związaną z finansami, ale też całą politykę magazynową i produkcyjną. Te wszystkie elementy są receptury składane i tak dalej. Więc to jest podstawowe oprogramowanie, na którym funkcjonujemy jako firma, taki system ERP. Ale jeśli chodzi o zadania, no to od jakiegoś czasu korzystamy z ClickUpa, gdzie sobie taskujemy projekty, czyli od prostszych tasków poprzez bardziej skomplikowane projekty. Bardzo fajne narzędzie, które niedrogie, dostępne w chmurze, do którego można podpiąć na przykład OneDrive, bo my działamy też na Microsoftie, na narzędziach Microsoftu i wszystkie pliki i tak dalej, gdzie sobie to posynchronizować, więc jak tworzymy nowy projekt, to z automatu tworzy się taka przestrzeń do tego projektu w kilku miejscach, właśnie na SharePointie w Microsoftie, plus właśnie na ClickUpie elementy spisywane i tam mamy na przykład całą historię projektu, tam są wszystkie komentarze, czyli ludzie nie komunikują się poprzez maila. Oczywiście system mailowy cały czas działa, bo do komunikacji z klientem jest potrzebny. Wewnętrznie staramy się to ograniczać, tych maili wewnętrznych ciągle jest gdzieś tam za dużo, ale jeśli chodzi o pracę stricte na projektach czy taskach, to ona się odbywa właśnie głównie w ClickUpie. Czyli ludzie piszą, dostarcz mi to, zrób mi tamto i ta historia cała jest dostępna, bardzo łatwo, nie trzeba jej wyszukiwać. A czy sam osobiście rozpisujesz sobie cele, tak? Cele twoje na przykład najbliższe pół roku, najbliższy miesiąc, najbliższy tydzień? I jeżeli tak robisz, to w jaki sposób tutaj tego pilnujesz? Tak, ja osobiście działam w sposób najprostszy, na notatkach po prostu Apple, czyli mam notatnik gdzieś tam zawsze pod ręką otwarty, gdzieś spisuję sobie różne rzeczy, bo często działam gdzieś tam w terenie, jeżdżę, właśnie rozmawiam tak jak dzisiaj z Dawidem i dzisiaj dopisałem kilka punktów już do swoich notatek rozmawiając z tobą, pomysły, które gdzieś tam powstały. Czyli jakby non stop jestem gdzieś tam i pod ręką, ja sobie to wrzucam, mam daily plan, mam taki longer term plan, mam różne jakby notatki potworzone, które są dotyczące różnych spotkań, bo na przykład spotkam się z głową marketingu, czy produkcyjnym, czy zarządem, czyli tutaj z właścicielami, nami i tam sobie właśnie wrzucam wszystkie pomysły, które w ciągu tygodnia mi przychodzą, nie? Na taki... I one są często bardzo określone czasem, tak? No tak, oczywiście tak. To jest zasadnicza ważna kwestia. Jeżeli wy wybieracie sobie jakiekolwiek cele w życiu, to ważne jest, żeby określić je czasowo, tak? Czyli na zasadzie pójdę na siłownię, no ale masz cel, ale kiedy jest data realizacji, tak? I to pójdę na siłownię, będzie wisiało ci teraz w twoich celach przez następne 10 lat, tak? A musi być wszystko jasno określone terminami. Ja na przykład, gdy zaczynałem budować swoje portfolio nieruchomości, miałem rozpisane, policzyłem sobie, ile trwa zakup domu, ile remont, ile remortgage i miałem rozpisane, w jakim miesiącu kupię dom numer 3, numer 4, numer 6 i tak dalej. Później już po prostu, jak się zrobiła u nas trochę taka mała fabryka tych domków i tych domków przybywało już dużo. No, teraz miesięcznie moi deal-sourcerzy znajdują tych nieruchomości kilkanaście każdego miesiąca. To już oczywiście nie pisałem, kiedy będzie kolejny domek, ale na starcie, gdy było to bardzo potrzebne, by się wybić, to określanie coś terminem czasowym mocno mnie dyscyplinowało, tak? A
przechodząc teraz może do rzeczy prywatnych, jaki jest Twój stosunek do zdrowia? Czy widzisz tutaj połączenie między Twoją produktywnością, między bystrością umysłu, a na przykład tym, czy się dzisiaj wyspałeś, albo czy zażyłeś tutaj trochę ruchu, czy przy bieganiu, czy na przykład na siłowni? 100% absolutnie u mnie te rzeczy są w ogóle nierozerwalne, nierozłączne. Każdy, kto gdzieś tam bliżej mnie zna, wie, że sport jest dla mnie istotnym elementem życia. Sen również, staram się spać więcej. Wcale nie jestem żadnym hardkorowym tutaj szefem firmy, który śpi po 5 godzin i się tym chwali. Śpię typowo, jeżeli mogę i mam powiedzmy taki normalny tydzień, który udaje mi się właśnie, a mam większość tygodni mocno zorganizowanej czasowo, to śpię nawet 8 godzin dziennie, tak? 7 do 8 godzin, czyli chcę się po prostu wyspać. I zdarza mi się nawet, jeżeli nie mam na przykład spotkań o poranku, no to jest właśnie ta przewaga bycia przedsiębiorcą, co polecam, jeżeli ktoś taką drogę rozważa, że jeżeli widzę na przykład spotkania później, to sobie przesuwam ten czas, kiedy pojawię się w filmie później, po to tylko, żeby się wyspać, a nie dlatego, że jestem leniuchem, tylko właśnie dlatego, o czym wspomniał Dawid, żeby po prostu funkcjonować na pełnych obrotach przez na przykład nawet 5 czy 6 godzin w ciągu dnia, ale być na maksa wydajnym niż na przykład przesiedzieć 10 godzin w pracy, będąc po prostu niewyspanym i zmęczonym, nie? Do tego dochodzi też odpowiednia dieta, tak? Tak, absolutnie, no. Bo też z tego co wiem, to no nie jesz na co dzień fast foodów, tak? No nie, nie popijasz ich Coca-Colą, tylko też masz odpowiednią dietę, która no jest odpowiednia dla Twojego ciała i umysłu. Tak, nie jestem jakimś wymienionym wariatem, to znaczy, że nie jest tak, że nigdy nie zjem hamburgera, czy nie napiję się coli. Takie rzeczy też gdzieś tam zdarzają się w moim menu. Natomiast bardzo, no, ogólnie przykładam wagę do tego, co jem, tak? No bo z jedzeniem, podobnie jak z budowaniem biznesu, to jest raczej long term. Tak? Mhm. Można zawalić małą sprawę, w krótkim terminie nic się nie stanie, jak się tego hamburgera zje, ale chodzi o to, co jest przewagą. Tak, ale nie jesteś też jakimś stricte weganem, tak? Nie jestem absolutnie weganem. I teraz zrobię coś kontrowersyjnego, zastanawiałem się na tym. Słuchajcie, coraz więcej badań pokazuje, że weganizm jest szkodliwy dla zdrowia. Wczoraj mieliśmy tutaj doktora na naszym spotkaniu, który zajmuje się zdrowiem, dietą. Dzisiaj ty mówiłeś, Bear Grylls, tak? Napisał książkę, żeby być tutaj weganem, a wegetarianinem, tak? A wspominał o tym, że to było najgorsze dla zdrowia, co w życiu zrobił. Dlaczego? Dlatego, że po 5 latach tym ludziom zaczyna brakować odpowiednich związków, tak? Odpowiednich witamin. Nie wszystko oni są w stanie uzupełniać samymi warzywami. I w przyszłości robią się z tego problemy, tak? Innego dietetyka też mieliśmy, dosyć znanego, na spotkaniu w Londynie, Sylwester Kłos, i to samo właśnie wspominał. Sylwester akurat tutaj jest na diecie keto. Ja też lubię bardzo dietę keto. Czuję, że mam już od paru lat, że dużo mam na tym energii. Oczywiście zdarzają mi się jakieś tam fopa, że zjem sobie burgera z bułką, tak? Mam po prostu dzisiaj ochotę i robię cheat day. Ale odkąd zacząłem sam po sobie widzieć, kiedy zmieniłem tutaj podejście żywieniowe, dodałem do tego ruch, dodałem do tego wysypianie się, czyli nie taki ten mit, że śpimy po 3-4 godziny, bo niestety ten mózg gorzej pracuje. Co z tego, że pracujemy, jak robimy to 1,5 razy wolniej albo 2 razy wolniej, tak? A jak się wyspisz, masz dużo więcej energii i robisz nagle 1,5-2 razy szybciej, niż byś robił na przykład normalnie, tak? Więc ja podobnie miałem dni takie, że potrafiłem być 26 godzin na nogach, tak? Czyli szedłem na 6 rano skuć tynki w nieruchomości i wieczorem szedłem na nockę do pracy i do łóżku lądowałem 7-8, tak? Z tego co wiem, to ty również miałeś podobnie. Pracowałeś po kilkanaście godzin i spałeś w zakładzie pracy, tak? Zdarzało się tak, no. Mam do dzisiaj kanapę, na której nocowałem i ciągle ona jest w naszej nowej siedzibie. I jest tak, sofa, do której masz sentyment. Tak, można tak powiedzieć. A jakie jest, tutaj praca, biznes, duże obroty, a jakie jest kwestia rodziny, jakie jest kwestia dzieci? Czy w tym wszystkim, w tym całym zgiełku jesteś w stanie znaleźć czas dla dzieci? Czy w ogóle masz ochotę ten czas dla nich znajdować, tak? Czy jaki to jest w ogóle element, czy to w ogóle jest jakikolwiek ważny element w swoim życiu? Jest to bardzo ważny element w moim życiu. Mam 2 dzieci małych, także kilkuletnich, więc którzy wymagają w takim razie dużo tej atencji. I absolutnie one są jakby stałym elementem mojego życia.
ale mam też na to harmonogram oczywiście, jak na większość rzeczy, więc zajmuję się nimi w określonym czasie, odbierając jakieś tam z przedszkola, albo spędzając z nimi, nie wiem, całą sobotę i tak dalej. Zawsze mam jakiś na to plan, albo to jest czas spędzony wspólnie z rodziną, tak, z rodzicami czy siostrą, albo jest to czas po prostu stricte z dziećmi. Jest ich dużo, tak jak dużo jest też sportu w moim życiu. Właśnie czasami ludzie gdzieś tam pytają mnie, w jaki sposób, nie wiem, osiągnąłeś to, jak to się da zrobić i zbudować, powiedzmy, biznesy, ale jednocześnie no, utrzymać formę fizyczną, zdrowie, o którym mówisz. I mieć czas dla dzieci. I mieć jeszcze czas dla dzieciaków. No to jest dużo dyscypliny w tym planu takiego właśnie, o którym Dawid mówił, czyli zrobienia tasków w czasie, tak, że będę się zajmował dziećmi i po prostu i już. I mam na przykład sobotę na to przeznaczoną, zawsze. I po prostu trzymanie się tego. W moim życiu są właściwie tylko trzy obszary. Ja wyeliminowałem prawie wszystko inne z mojego życia. Te trzy obszary to są oczywiście dzieci numer jeden, filmy numer dwa, w takiej kolejności też priorytetów. I numer trzy to jest dla mnie sport. I właściwie nie zajmuję się niczym innym, tak? Tak, więc czyli priorytetyzujemy i dopiero jak te najważniejsze rzeczy dla nas są spełnione, to wtedy mamy czas na jakieś głupoty, nie wiem, włączyć sobie film na Netflixie, tak? Czyli najpierw rzeczy związane z priorytetami, a dopiero potem, jeżeli chcemy się, nie wiem, zrelaksować, czy stracić trochę czasu, jakiś inny time waster, tak? Tak, a niezmiernie rzadko, ale tak. Kwestia książek. Czy czytałeś? Czy dużo czytasz? Tak? Jak ja powiem ci, przyjeżdżając do Polski na konferencję, poznawałem nawet znanych, mega znanych youtuberów, którzy się chwalili, ja w życiu żadnej książki nie przeczytałem. Jednemu tak to zripostowałem, mówię, no to gdybyś przeczytał, to byś był jeszcze dwa razy dalej niż jesteś w swoim życiu, bo możesz się uczyć z doświadczeń osób, które żyły na przykład nawet, nie wiem, 100 lat temu, tak? Jak jakiś Andrew Carnegie przykładowo. I czerpać z ich doświadczeń, ich wiedzy, nie musząc tego przeżywać. Nie musisz przeżywać całego czyjegoś życia, tylko wyczytasz po prostu z jego biografii albo z innej książki jego własne doświadczenia i rady. Czy ty również, budując to wszystko, tak, znajdowałeś czas na czytanie książki, czy byłeś po prostu takim self-made ignorantem, że ja do wszystkiego sam dojdę, wszystko wiem najlepiej i nie potrzebuję żadnych rad ani niczego się nigdzie dowiadywać? To pierwsze, czyli tym razem książki. Jestem absolutnym fanem książek. Książki mega miały wpływ na to, gdzie jestem dzisiaj i na pewno nie byłbym tu, gdzie jestem. Raczej byłbym właśnie, no nie dwa razy w mniejszej firmie, tylko pewnie 10 razy w mniejszej firmie, albo nawet i 100, a być może byłbym właśnie tą jedną z 9, która splajtowała. Książki nauczyły mnie bardzo wiele. Ja mam też taką zasadę, że jak wchodzę w jakiś obszar nowy dla mnie, albo staramy się coś rozbudować, czy to zawodowo, czy też prywatnie, to czytam na ten temat co najmniej 2-3 książki nowe dla mnie, nieznane mi wcześniej, po to, żeby to rozszerzyć. To dotyczy sportu, fitnessu, na ten temat też dużo czytam. To dotyczyło dzieci, tak? Jak dzieci, zanim nawet się pojawiły dzieci, a już jak powiedzmy były no, w drodze czy były małe, to też tutaj te książki były taką pomocą, jak obchodzić się z małym dzieckiem, jak wychowywać dzieci i tak dalej, które mi bardzo dużo pomogło, otworzyły oczy. Bo człowiek po prostu nie wie, tak? Książki są najszalenie istotne, ale ponieważ, jak już wspomniałem, tego czasu jest mało, on jest dosyć zorganizowany, to staram się łączyć i łączę to w ten sposób, że książki najczęściej słucham. Udaje mi się to robić podczas uprawiania sportu, tak? Jeżeli to jest na przykład jakiś bieg, a biegam czasami na dłuższych dystansach, to słucham tego audiobooka. Ale też na siłowni mi się to udaje. Niektórym się to nie udaje. Ja mam na to metodę i zaraz powiem, jak to robić na siłowni. Chętnie posłucham. Bo trzeba się po prostu na tym cholernie skupić, nie? I zdarza mi się oczywiście cofać coś. No metoda jest taka, że ćwiczę najczęściej sam, no bo wtedy się nie rozpraszam innymi, to oczywiście... Ale licząc powtórzenia jesteś w stanie... Tak, to jest gdzieś tam taki proces w tle, który się dzieje i właściwie nie jest istotny dla mnie. To też jest pewnie po latach. Ja ćwiczę to całe moje życie, tak? Pewnie kilkanaście lat już jestem aktywny na siłowni i uprawiam sport, bo to lubię. No w szczycie to trenuję 7 dni w tygodniu, tak? To są takie moje typowe, czyli praktycznie codziennie. I pomimo robienia na przykład, że musisz zrobić teraz 3 serie i załóżmy, nie wiem, po 12 powtórzeń, jesteś w stanie pamiętać również, co leciało w audiobooku. Tak, no to nie jest problem. Serie no to w ogóle liczą się same, no co za problem, to pamiętać raz, dwa, trzy czy cztery, ale jakby jeżeli ilość powtórzeń, no to na ten moment trzeba się troszkę skupić, ale to też jakby to przychodzi naturalnie, tak? Jeżeli, przychodzi z czasem, bo z początku tak. Na pewno nie jest tak łatwe, bo wbrew pozorom człowiek nie ma zdolności multitasku. To wydaje się, robiono jakieś badania mózgu i wychodziło na jaw, że robiąc dwie rzeczy na raz, to na chwilę skupiasz się nawet na minisekundę, na sekundę, skupiasz się na tej drugiej rzeczy i w tym momencie nie skupiasz się na tej pierwszej, więc nawet jak ktoś wydaje się wam, że robi 5 rzeczy na raz, to zawsze ten mózg się przełącza w danej sekundzie na tą nową kolejną rzecz. Więc niektóre rzeczy się robi oczywiście z automatu, tak jak ja z automatu po prostu prowadzę
teraz auto i mogę sobie z tobą rozmawiać i czuję się nadal bezpiecznie. Gdy coś się wydarzy, na załóżmy będzie wypadek, to na pewno przyhamuję i w tym momencie mój mózg będzie skupiony na wypadku i na pewno bym się zaciął w mówieniu, tak? Więc stąd też ten multitask nie jest wcale aż taki prosty, ale okej, okay, to słuchasz. Dokończę, właśnie, słucham. I o tej metodzie, bo to oczywiście nie liczenie. To liczenie rzeczywiście, ale to jest maksymalny wysiłek taki, wiesz, mój intelektualny, jaki mam na siłowni, poza słuchaniem książki. Tak, 95% mojego efortu intelektualnego jest na słuchanie książki. Minimalnie jest na to liczenie. Oczywiście skupiam się też, mind-muscle connection jest istotny, tak. I jakby myślę o tym, albo mam to gdzieś z tyłu głowy, co ja w tej chwili trenuję i przeciągam. I zdarza mi się spauzować. Jeżeli robię jakieś bardzo ważne ćwiczenia, albo tego wysiłku będę musiał włożyć dużo, to ja wiem, że się nie skupię. Ja muszę się naprawdę skupić w tej chwili, szczególnie przy robieniu. Wtedy robisz pauzę. Ale co jest ważniejsze, jaka jest metoda, to przychodzę na siłownię zawsze doskonale przygotowany na to, co ja chcę robić. Mhm. Tak? Czyli mam pełny plan, którego staram się wcześniej nauczyć. Ja też robię sobie takie serie po 6-8 tygodni, ćwicząc to samo, więc po dwóch tygodniach ja już po prostu pamiętam, jakie mam kolejne ćwiczenia. Nigdy nie przychodzę na siłownię, nie wiedząc, co ja dzisiaj będę robił, nawet jaką partię, a to niestety obserwuję, tak jak gadaliśmy o tej zadaniowości, że większość ludzi przychodzi i kręci się na przykład po tej siłowni i w zasadzie, a może trochę tego, a może trochę tamtego, nie? Ja przychodzę zawsze dokładnie, wiem, że teraz dzisiaj będę robił na przykład górne partie i będzie to na przykład trening typu push. I wszystkie ćwiczenia dokładnie wiem, co będę robił po kolei, więc zwalnia mnie to z jakiegokolwiek myślenia, bo to przygotowałem wcześniej, mogę się skupić w pełni na książce i na wykonywaniu już tych ćwiczeń. Trzy książki, które byś polecił naszym widzom? Oj, dużo tego było, bo tutaj oczywiście mówimy o książkach biznesowych. To ty pomyśl, a ja rzucę jakieś hasła od siebie. Mhm. To ja rzucę tutaj książkę Mit Przedsiębiorczości, bardzo dobra dla osób, które budują biznes. Książka, która nauczy was tego, że jednak warto delegować. Książka dla osób, które chcą zmienić mental, zmienić swoje myślenie, to na pewno książka Robert Kiyosaki, Bogaty, Biedny Ojciec, Najbogatszy Człowiek w Babilonie. Dorzucę wam jeszcze Jakub Fugger. A na koniec dorzucę wam książkę mojego autorstwa, Dawid Dobusz, Śladem Fortuny. Więc książka dostępna również na Amazonie i kolejne trzy książki od Kamila to są. Dobra, właśnie tutaj przeglądam na mojego Instagrama, gdzie gromadzę książki, które czytam albo częściowo. To co byśmy mogli tutaj wybrać? Na przykład The Messy Middle, mówię tutaj po angielsku, to jest Scott Belski. To jest na temat tego, jak właśnie tutaj troszeczkę o tym rozmawialiśmy, że jak przejść z firmy małej do większej i jak właśnie ten element medialny jest często pomijany, tak? To znaczy ten messy middle jest to, ten bałagan w środku, który się dzieje i ta trudność, której większość przedsiębiorców nie wychodzi, tak? Messy middle. Scott Belski na pewno poleciłbym. Zero to One, klasyka, czyli Peter Thiel, założyciel PayPala, Zero to One. Bardzo fajna książka oczywiście, no, legendy Silicon Valley, którą bym gdzieś tam... Zafascynowany. Może troszeczkę w inną stronę skręcę, czyli nie tak stricte biznesowo, trochę przygody naszego polskiego przedsiębiorcy, o którym usłyszeliście, czyli Marek Zmysłowski, Goniąc czarne jednorożce, firma, książka dostępna też jako audiobook po polsku i po angielsku. Doskonała pozycja, bo nie tylko jest to niesamowicie inspirująca historia człowieka, który budował biznes w jednych z najtrudniejszych środowisk, czyli w Afryce, a teraz buduje prywatne miasto na Dominikanie. Tak. Z Markiem się osobiście. A właśnie, bo chyba znacie się z Markiem. Tak, już się widziałem z nim dosyć często. Nawet zapraszamy do Dominikany. Także myślę, że taka pozycja właśnie na lato, Goniąc czarne jednorożce, świetna, no po prostu. Jeżeli Marek słuchasz, to pozdrawiamy. Indiana Jones, ale przy okazji biznes. Czy myślisz o dywersyfikowaniu? Tak, ale też nie chcę się absolutnie rozpraszać, więc to dywersyfikowanie u mnie będzie raczej takie kapitałowe, czyli przesuwanie kapitału z miejsca. I w co ten kapitał byś przesuwał? Oczywiście w nieruchomości. To ja sobie tak zawsze żartuję, że skupiłem się na technologiach, mając gdzieś tam w głowie Ilona Muska i innych wielkich tego świata, że są najbogatsi, a potem się dowiedziałem, że cały ten środek to jest najbogatszy w nieruchomościach, że nieruchomości są tym, ale przynajmniej one są taką stabilnością wielką, tak? Gdzieś na jakimś wykładzie usłyszałem o nieruchomościach, że jest jakaś rodzina chyba w Austrii, gdzie kiedyś prowadził ją 500 lat temu najbogatszy człowiek świata, w tamtym czasie zajmując się, nie wiem, stalą czy czymkolwiek, a dzisiaj z tych biznesów w ogóle śladu nie ma żadnego, tak jak po mojej firmie nie będzie pewnie zostało. To chyba słuchałeś mojego wykładu, który był w Polsce i to nie była rodzina w Austrii, tylko w Augsburgu. Rodzina Jakuba Fuggera. No dobra, Jakub Fugger. Ale był... gdzieś tam z tyłu to zostało. Zostało mi tylko tyle, że i do dzisiaj mają... był facet, który był najbogatszy w tamtym czasie, tak po jego firmach nie ma śladu, a tak budynki jest. Stoją i do dzisiaj są wynajmowane i dalej rodzina z tego żyje. No więc tak jakby, ja myśląc o tym, że zostawię firmę, rodzinę,
rodzinie, to jest fajne, ale moje dzieci może będą chciały robić coś zupełnie innego, niekoniecznie zajmować się firmą, albo no po prostu jakaś technologia wyjdzie nowa, coś się zmieni na świecie, że na przykład moje technologie dzisiaj, które super rosną, i dzisiaj jeździłeś, tak, i dzisiaj robiłeś wozy dla koni, a jutro Ford zaczął robić auta i wypadać z biznesu, tak? Tak, na przykład ja mam wyświetlacze ciągle, a może powstanie technologia, która będzie nam wszczepiała, nie wiem, jakiś chip do mózgu. No kiedyś były kasety wideo. Nie będziemy się nic wyświetlać już, nie? Bo będziemy mieli to tak od razu podane do mózgu, zresztą czym się zajmuje Neuralink. I po co będą jakiekolwiek wyświetlacze, nie? Tak. No kiedyś, kiedyś były kasety wideo, tak? No, no właśnie, który dokładnie, który dzisiaj w ogóle nie ma. Plany na najbliższą przyszłość. Taka dywersyfikacja kapitałowa. Na najbliższą przyszłość... Co będzie, jak będzie wyglądało życie Kamila Kazuckiego za rok, za 5 i za 35? Za rok i za 5 mam nadzieję tak samo, bo lubię swoje życie takie, jakie ono jest, czyli dalej dzieci, sport, firmy. Powolny dalszy rozwój taki, jaki mamy, to mnie interesuje i ta stabilność finansowa, którą nam rozwojowa, którą nam się udało uzyskać. Za 35 jesteś już dziadeczkiem. Ale tak, to jest 1,5 lat, to samo. Naprawdę niewiele bym w swoim życiu zmienił. Jesteś spełniony. Tak, za 35 lat? Co bym chciał? Chciałbym tutaj, przede wszystkim chciałbym, żeby mój mózg działał jak najdłużej, tak? Uważam, że to jest mój najcenniejszy aset i chcę być świadomy jak najdłużej. W związku z tym już dzisiaj inwestuję w tą przyszłość za 35 lat, właśnie w postaci sportu, właśnie w postaci dobrego odżywiania, ruchu, bo nie to jest tylko sport, to może być po prostu spacer i tak dalej, zaczerpnięcie świeżego powietrza. Suplementujesz się? Suplementuję się. Klasycznie witaminami, tak? Tak, witamina jest. D3, ale też C, jakieś tam inne... Inne dodatki. Tak, inne dodatki, żeby... Te coraz częściej są też popularne suplementy z różnych grzybów, ale to jest temat na inną rozmowę. Okej, na tym się kompletnie nie znam, więc... Tak jest, tak jest, tak jest. Dużo, możecie o tym poszukać dużo w necie. Jakie rzeczy mogą właśnie wspierać waszą pracę, waszego mózgu, tak? Co wpływa na niego najlepiej, no bo jakby nie patrzeć, mózg dla mnie jest również najważniejszym organem i jak ja wyobrażałem sobie najstraszniejszą chorobę, jaką mógłbym mieć, to mi się wydawał po prostu jakiś Alzheimer, że po prostu tracę kontrolę nad pamięcią i przestaję rozpoznawać otoczenie. Dużo bardziej bym wolał już być chyba przykuty do wózka, żebym miał chociaż sprawny umysł, sprawne ręce być może, żebym mógł coś robić, tak? To zdecydowanie tak. No. Tak, więc za 35 lat... Sprawny umysł, który pozwoli mi, oczywiście sprawne ciało, bo to jest też niesamowity aset, który mamy i póki co jest niewymienialny, więc dalej chcę być sprawny fizycznie i jak ktoś mnie pyta, a jak długo będziesz jeszcze trenował na siłowni, to ja mówię zawsze, ja chcę całe życie być w ruchu, być wysportowany. Jest to możliwe, bo tutaj jak chodzimy po górach, cały czas widać dziadeczków po 70-80 lat, sprawnych, którzy chodzą, zwiedzają, robią po 10, po 20 km, tak? I cieszą się życiem. Tak. Lubię czytać książki, więc mam całą masę i ta góra pewnie będzie rosła. Rzeczy, które chciałbym jeszcze przeczytać, więc może jak będę miał te 70 lat, tego czasu będzie pewnie więcej. No myślę, mam nadzieję, ponieważ mam dzieci, będę się też zajmował wnukami w tamtym czasie. No po prostu zdrowo, dobrze żyć, tak? Zwiedzać świat dalej, co też uwielbiam, podróże, poznawać ludzi. Czy dalej będziesz aktywny biznesowo? Być może tak, to znaczy, że będę na pewno prowadził jakąś formę pracy. Nie wyobrażam sobie niepracowania, nie dlatego, że jestem jakimś pracoholikiem, ale też, że głęboko wierzę, że metodą na długowieczność, czy na to jest po prostu poczucie Viktor Frank, tak? Tak. Czyli w poszukiwaniu, czyli search for the meaning po angielsku, bo najczęściej książki czytam, czy słucham po angielsku. Właśnie o tym, że my jako ludzie bardzo potrzebujemy tego sensu istnienia, tak? Tak. Nim często jest praca, tak? Mówiąc o tym, że praca jest dla mnie szalenie istotna, ja nigdy nie miałem planu, żeby skończyć kiedyś i nie pracować, to uważam, że to jest pierwsza droga do tego, żeby nasze życie się zakończyło, albo stało się właśnie bezsensowne i pewnie zdrowie się wtedy traci i tak dalej. I co ciekawe, jak przeczytacie świetną książkę Dawida, którą wam serdecznie polecam, dowiecie się, bo już Dawid przywołuje tam ciekawe badania Johna Colemana z 68 i 70 roku, jeżeli dobrze pamiętam. On badał myszy i okazało się w tych badaniach, że myszy, które żyły w takim utopijnym świecie, w którym wszystko dostały, to czytaj przedsiębiorca, który na przykład ma miliony na koncie i właściwie nie musi nic robić, zakończyły swój żywot i to tragicznie, tak? Przestały kopulować, jakby straciły sens własnego istnienia. Nawet myszy, które no, płat czołowy mają dużo mniejszy niż my i nie mają rozwiniętych funkcji takich intelektualnych jak my, tracąc w ogóle sens istnienia i po prostu potrzeby walki o pożywienie i budowę, no, po prostu ginęły. One wszystkie wymarły, tak? To się nazywało Wszechświat 25. Tak. I one po prostu nie przetrwały. Także pamiętajcie, jeżeli chcecie długo i zdrowo żyć, znajdźcie sobie jakieś zajęcia, o czym mówił Dawid, tak? Ja na przykład myślę o tym, że kiedyś może jakąś książkę napiszę, a jeżeli nie, to na pewno będę coś robił. Ja będę pomagał ludziom, będę może organizował jakieś eventy. Sport będzie zawsze dla
mnie istotny i będzie w moim życiu. Tak jak powiedziałem, nigdy nie miałem planu na to, żeby mieć pieniądze i położyć się na plaży i, nie wiem, pić margaritę. Ile margarit możesz wypić? 10, nie wiem. No to nie jest sens istnienia i to nie jest sens życia na pewno. Dokładnie tak, więc trzeba sobie ten cel obrać i po prostu go pielęgnować. Praca nie musi być czymś złym, tak? Jeżeli dajesz wartość społeczeństwu i wpływasz na poprawianie się bytu dookoła, to dlaczego praca ma być czymś złym, tak? A zauważcie jedną ważną rzecz, że ludzie często idą na emeryturę, odchodzą z pracy, jeżeli nie mają jakiegokolwiek zajęcia, załóżmy nie ma chociaż zwykłej działki, na którą może pójść i tam posiać pomidory, ogórki, zrobić jakieś konfitury dla wnuków, dla rodziny, bo to ci ludzie po emeryturze szybko, no niestety, odchodzą, jeżeli nie mają jakiegoś zajęcia i celu w swoim życiu. I no i takie są fakty, więc jak myślicie o emeryturze, to myślcie już o tym, jakie będziecie mieli zajęcie. Ja takie mam powiedzenie u nas w nieruchomościach, że pamiętajcie, że jeżeli waszym celem jest budowanie portfela nieruchomości na tyle dużego, żeby odejść z pracy, musicie mieć koniecznie plan B, co będzie potem. Bo ja mam absolwentów, którzy odeszli z pracy, to był główny cel, a potem nie wiedzieli, co dalej. I dosłownie ludzie wpadli w depresję. Mieli wystarczająco dużo pieniędzy, na tyle, ile im potrzeba było. Odeszli z tej pracy, nie wiedzieli, co mają robić ze sobą dalej. Tak? Osiągnęli ten cel, do którego zawsze dążyli. I ja też przez chwilę byłem w takim momencie, ale stwierdziłem, że jak odszedłem z pracy, że okej, idę dalej. Będę budował, będę tworzył, będę robił spotkania dla Polonii, będziemy się dzielić tym, co robimy, żeby też dać jak najwięcej wartości dla innych. I to jest naprawdę życie pełne pasji. I to jest takie same życie widzę u Ciebie, życie pełne pasji i takiego życzę Wam. Dziękuję Ci, Kamil, za przybycie, że spędziłeś tak naprawdę swój cenny czas, no bo no, jestem pewien, że miałbyś coś robić w Gdańsku na miejscu, dużo się u Was dzieje, a jednak chciałeś przyjechać, chciałeś się podzielić. A Wam, słuchajcie, również życzę wytrwałości. Pamiętajcie, na początku no, na pewno będzie trzeba włożyć sporo ciężkiej pracy. Ja nie wierzę w historię Next Day Millionaire, Get Rich Quick. Czy Ty wierzysz w podobne historie? Absolutnie nie. I do dzisiaj, przez te 10 lat, nadal takiego człowieka nie poznałem, więc jeżeli ktoś Wam sprzedaje marzenia, nie wierzcie w takie rzeczy, że ktoś Wam da serum na zarobienie milionów, stanie się bogatym szybko, bądź zna super krypto, na którym się mega wybijecie. Takie historie często się bardzo kończą źle, gdzie ludzie tracą całe majątki i ja znam skamerów, którzy do dzisiaj robią w kółko to samo. I tak w kółko tak samo niestety ludzi nabierają, więc proszę, uważajcie na takie rzeczy, nie wierzcie w bajki, ale wierzcie w to, że jeżeli włożycie odpowiednią ilość pracy, odpowiednią ilość waszego serca, to będziecie mieć z tego w pewnym momencie owoce i będziecie zbierać. Dziękuję Wam, życzę Wam samych sukcesów, pozdrawiam, cześć! Cześć Wam, cześć!